oczy się siemanko, widzowie z tej strony Kebus, witam was serdecznie, widzimy się oczywiście na Kidropie. Jeżeli chcielibyście wpłacić, to oczywiście polecam kod Kebus. No i tutaj macie również reflink w opisie, darmowe 10% plus do wpłaty oraz darmowe 2,50 na start, jeżeli gracie pierwszy raz, także polecam korzystać. Jest nowy event, także warto wpłacać, bo dostajecie te właśnie Ice cuby. no i są dalej darmowe bitwy. Także generalnie polecam, w dzisiejszym odcinku robimy sobie tak, że otwieramy skrzynki 1%. Nieważne co się dzieje, nieważne co nam leci, same skrzynki jednoprocentowe. E, mamy 786 zł e, i to jest budżet na dzisiejszy odcinek, więc otwieramy same skrzynki z jednym procentem. E, I są to chyba dwie skrzynki, bo jest to 1% knife i 1% profit. E, są jeszcze jakieś takie low-procentowe i je sobie też pootwieramy. E, no. Zaczniemy sobie może od jakiejś najtańszej. E, a najtańszą będzie chyba właśnie jakieś Energy albo Dadgers. E, o, widzicie, no to są, ja myślę, że te skrzynki też można pod 1% zaliczyć, więc otwórzmy sobie ich troszeczkę, tak, tak żeby rozgrzać machinę. Żeby rozgrzać machinę, ja może zmutuję dźwięk, bo to może Was denerwować, więc otwórzmy sobie tak do 700, więc jeszcze z dwa otwarcia. I, ok, poczekajmy chwilę, bang, dobra, niestety nic ciekawego. Yy, dlatego przejdziemy sobie może od razu do skrzyni 1% profit i jeżeli nam coś zostanie, to będziemy lecieć dalej. Yy, otwieramy razy 5 oczywiście. I lecimy. I lecimy. I czekamy na jakiś ciekawy traf. Dobra, w ogóle. Yy, to może być ciekawy odcinek. To jest w sumie taki eksperyment troszeczkę, bo ja bym chciał zobaczyć, czy yy, to no bo wiecie, to jest na zasadzie, że wpłacacie sobie, ile tam, 3,75 eee, No i kurczę, jeżeli za pierwszym razem Wam rzeczywiście ściądzie jakiś skinek, to to jest mega fart, nie? To jest jakby mega, eee, no mega farcik i na tym idzie zarobić, kurczę No wyobraźcie sobie, że wpłacacie eee, i Wam od razu coś siada no Wiadomo, no to jest kwestia farta i to dosyć bardzo mocna kwestia, farta. Ale no, ale no, przy, przyjemnie jest, no, nie wiem, mi się przyjemnie jest sobie trafić takiego skinka. Dobra, ty, bo mi się zaraz balans skończy, a my tutaj nic nie trafiamy. Dokatujemy tą skrzynkę do końca. I jeżeli nic nie poleci, pójdziemy sobie na kosę. Bo ja tam jeszcze chyba mam jakieś skiny, to je sprzedam. Dobra, kurczę, chociaż raz żeby poleciało. Fajnie by było, żeby chociaż raz nam poleciało. Bo póki co to średnio, średnio. No halo, halo. Nawet raz nam nie poleci, no to będzie lipa. Ale dobra, to wtedy przejdziemy na kos... Okej, okay, mamy to. Mamy to, mamy digielka, także... Raz nam poleciało, dobra, dogatujemy ją do końca. Może jeszcze raz nam poleci. O kurde, sprzedałem to niechcący. Um. No to już stać nas na dwie, nawet, nawet na dwie nas nie stać. Tacy znaczy jesteśmy biedni. Dobra, no trafiliśmy digla, co prawda to był ten gorszy traf, ale trafiliśmy. Więc teraz to sprzedajemy i idziemy sobie na 1% noże, bo to wydaje mi się, że będzie nieco ciekawsze. No liczę, liczę tutaj na kosę, ja się rozwalę tutaj przy biureczku i otwieramy, otwieramy, no i będzie śmiesznie, jeżeli trafimy kosę, ale ja będę zadowolony. Póki co same magi Także. No w sumie ja się nie spodziewam tutaj niczego wielkiego. To jest. No nie oszukujmy się, to jest 1%. Trzeba mieć mega farta. Yy, raczej wiecie z odcinków, że ja farta za dużego nie mam. Yy, ale no może się dzisiaj to zmieni. Chciałbym. Nie ukrywam. Ej, co tu się stało? Dobra, damy sobie takiego razy 10 szybkiego upgrade'ika, yy, który nam. Nie siedzi. Odpaliło mi się tak, nie wiem w sumie czemu, dobra wracamy do naszej ulubionej skrzynki Bo tutaj czuję, że ta przerwa Mogła zwiastować jakąś koskę, coś takiego, no nie obraziłbym się, nie obraziłbym się Panie Kidro, proszę nam dać tutaj jakąś ciekawą kosę czy znaczy ciekawą, no nie wiem czy Shadow Daggersy Brightwater są ciekawe, ale jeżeli trafilibyście taką za właśnie 440, to myślę, że całkiem uczciwa cena. O, na przykład dropimy teraz koskę. Także bardzo elegancko. Ej, dobra, fajnie. Ej, no mega fajnie. Dobra, to poczekajcie, no bo dropnaliśmy kosę, więc może przetestujemy jeszcze jakieś inne skrzynki. Skrzynia Sharp, co tu jest? Też jest jakaś skrzynia typu low procenty. Um. Ale jej może sobie nie będziemy mm, otwierać Nie mm, Perfekt. W ogóle, sorry, że mi się tak chrząknęło, widzowie, ale mam troszkę chrypę. I muszę tak. <laughs> e, dobra, Skrzynia Perfekt, sprawdźmy. O! Skrzynia, chociaż. Oh, just... Za duży... za duża pula Skinów, za duża pula Skinów, ja myślę chciał taką... Wiecie, jeden, jeden, skin, coś takiego. O! O! Dobra. Ej, ale ona droga jest. Ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy. No tutaj możemy się wyłożyć, ale to jest właśnie taki odcinek testowy, nie? Żeby zobaczyć, czy kurczę, no kosa poleciała, jakby nie patrzeć. Digiel poleciał, więc teoretycznie każdą skrzynkę w jakiś sposób sprawdziliśmy, no. Um. Tak, że w sumie. O, co jest ty? Ej, no i mamy. Ej, no elegancko. Ej, te skrzynki są OP, widzowie. Tylko je trzeba strasznie długo katować. Ale te skrzynki są mega OP. Ej, dobra, mega fajnie. Ej, no to tak naprawdę z trzech skrzynek zgarnęliśmy wszystko, co mieliśmy zgarnąć. Także ja odcinek uważam za mega udany. No i co? Próbujcie, próbujcie swojego szczęścia. Jeżeli chcecie, to oczywiście macie link w opisie. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnych trzymajcie się. I cześć!